Michał Szpak pojawił się na polskiej estradzie wiosną 2011 w TVN-owskim show X Factor. Chociaż w finale przegrał z Gienkiem Loską. Szybko udowodnił, że wielka kariera i tak była mu przeznaczona. Po 4 latach od udziału w show wygrał polskie premiery. Z utworem Byle być sobą i wydał album pod tym samym tytułem. Krążek uzyskał status podwójnej platynowej płyty. Sprzedając się w nakładzie przekraczającym 60 tysięcy egzemplarzy. Występ na Eurowizji i kolejna płyta Drummer ugruntowały jego pozycję na muzycznym rynku. Po 9 latach współpracy z managementem Musicart Michał porzucił firmę i dotychczasowego menadżera. Od początku tego roku o jego interesy dba mąż Ani Wyszkoni. Maciej Durczak i firma Rockhouse Entertainment. Z dniem 1 stycznia na wszelkich polach zakończyła się moja współpraca z firmą Musicart. Wzrastałem przy was w siłę i na zawsze będzie we mnie wdzięczność za wiarę, gdy nikt inny nie wierzył. Szczerze dziękuję wam za wykonaną pracę. Jednocześnie pragnę poinformować, że nowym kontaktem we wszystkich sprawach zawodowych staje się agencja Rockhouse Entertainment, napisał Michał w swoich mediach społecznościowych. Fani zaczęli podejrzewać, że to może być początek kłopotów. I chyba się nie mylili. Tym bardziej, że przeczytali oświadczenie byłej agencji Michała Szpaka, Musicart. Z którego wynika, że współwłaścicielami praw autorskich do obu płyt są firma Jaguarec spółka z o.o. oraz SM Publishing spółka z o.o. I to z nimi powinni kontaktować się potencjalni organizatorzy przyszłych koncertów. Jeśli chcą, by Szpak zaśpiewał na nich swoje flagowe hity, takie jak Color of Your Life. Jesteś bohaterem czy Don't Poison Your Heart. Zawiłe oświadczenie. Mam nadzieję, że artysta nie zostanie pozbawiony swojego dorobku i jako odbiorcy nadal będziemy mogli cieszyć się jego brzmieniem na żywo, pisali wówczas fani. Niestety mogli mieć rację. Od wielu dni zasypywali nas pytaniami dlaczego. Album ich idola Byle być sobą zniknął z serwisów społecznościowych. Na dowód przysyłali nam screeny serwisów streamingowych artysty, gdzie rzeczywiście brakuje tej płyty. Jakby tego było mało, na YouTubie nie zobaczymy już teledysków. Do prawdopodobnie najpopularniejszych piosenek wokalisty, Byle być sobą i Jesteś bohaterem. W miejscach, w których udostępniano nagrania, pojawia się komunikat, że zostały one zablokowane. Do całej sprawy odniósł się menadżer Szpaka. To jest niezrozumiałe dla mnie. To decyzja poprzednich producentów Michała o usunięciu jego piosenek z internetu. Nie mam na nią żadnego wpływu, powiedział Durczak. Czy to początek problemów artysty? Czekamy.